Moi drodzy, jesteśmy sobie kolejny dzionek na naszych wysepkach. Już pewnie wiecie, że Bobo zachował tą pierwotną wyspę. Ja z kolei, słuchajcie, mam swoją i umówmy się, moje imperium, moje królestwo naprawdę rośnie w siłę. I czy będzie wojna, czy nie? No, Bob sztyl będzie miał przypał. A zwłaszcza, że słuchajcie, poszliśmy kopać tam na dół, słuchajcie sobie, poszliśmy kopać i wykopaliśmy między innymi, czy to diaksik, czy to słuchajcie, w ogóle mam z pająka cztery nitki. Sfermentowane oko pająka dzięki grzybom też zrobiliśmy. I słuchajcie, spójrzcie na to, mam 19 level. Wiecie, co się robi z 19 levelem, bo ja słuchajcie wiem, jakby użyć tego i użyć łuku, to można by słuchajcie zrobić taki łuk, który po prostu bo psztyla tutaj rozwali, ale typeczku, ja nie chcę, ja nie szukam tutaj konfliktu, ja bym chciał się dogadać, co? Bo chciałbym już od ciebie kupić znowu? Nie, właśnie ja bym chciał od ciebie kupić drewno, więc złaź tutaj na dół, bo okej, okay, nie mamy już zakazów i ja mogę robić drewno, ale spójrzcie jaki on ma tutaj burz, więc dawaj na dół, mogę ci dać kobla, mogę ci dać 64 kobla i wtedy stary się wymieniamy, ja biorę drewno, ty bierzesz kobla. Dobra, ty chodź ze mną. I stary zrobi takie itemy, że jakby wiesz, czy będzie wojna, czy nie, to po prostu przegrasz, no bo stary jakby... Ogólnie to się trochę godzimy, kobel jest trochę strasznie potrzebny. Kobel? Zobacz moje skrzynki. Bardzo, ale mogę kupić od ciebie, nie ma problemu. To ja chyba przegrałem wojnę. Proszę. Dobra, ja ci po prostu dam stary ten stack i po prostu... To ja sobie może już po prostu pójdę... O, słuchajcie. Dobra. Skąd on ma takie rzeczy? To jest w ogóle przeginka. Ej, ale nie, tak poważnie, skąd ty to Bobo masz? Co, cwaniaczku? Co? Nie, no ten, kobla? Tego kobla, no. Może... No chyba w kopalni byliśmy. Oj, słuchajcie, no może i byliśmy, ale to naprawdę co najmniej, słuchajcie, podejrzane. Dobra, wbijam sobie tutaj, tylko... O nie, nie mam jak, słuchajcie, przejść, muszę przejść górą, bo ja sobie tak tutaj zrobiłem, żeby Bobikson mi nie wbijał, to sobie wszystko tutaj zamurowałem. Ale, moi drodzy, mamy do zrobienia naprawdę kilka co najmniej ważnych rzeczy. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, chodzi o ten enchanting. Jeśli chodzi o enchanting i o brewing stand, potrzebujemy, słuchajcie, ubić krowy. Tak, potrzebujemy ubić krowy, żeby zrobić jeszcze więcej, słuchajcie, bookshelfów. Jak zrobimy więcej bookshelfów, to z tego zrobimy łuk. Jak zrobimy łuk, no to typeczek ma po prostu przypał. Dlatego, moi drodzy, oglądajcie koniecznie do samego końca, bo serio, wysepka nam się fajnie rozwija. Mam nadzieję, że w ogóle nie dojdzie do wojny. To już wypiszcie, czy tak naprawdę chcielibyście wojnę, czy nie. I subskrybujcie kanał, to jest mega ważne, bo codziennie macie odcinki, więc po prostu subskrybujcie. A teraz tak, witam panie krowy, dłużej, no. A więc teraz tak, rozmnażanko, słuchajcie. Lecimy, rozmnażamy, słuchajcie. Niech tutaj po pierwsze level mi wpadnie za rozmnażanie, a po drugie potrzebujemy, słuchajcie, tych krów. No sorry, ale trochę ubić. No bardzo mi przykro, ale troszeczkę niestety, ale trzeba ich tutaj, panie, ubić, żeby mieć tą skórę, więc ja pozwolę sobie tutaj trochę ich... Ten łuk nawet nie ściągę na hit. Serio? Serio, ale ten łuk jest fatalny. No to jest tylko znak na to, że, słuchajcie, po prostu musimy zrobić coś lepszego. Ewidentnie, słuchajcie, coś lepszego. Dobra, czy to... Nawet mi skóra tu nie wpada. Poważnie. O, dobra, dziękuję. Nagle, słuchajcie, skóra, więc okej, dobra. Zabijemy sobie jeszcze, słuchajcie, tą krowę. No, ja z duniami z nią. No, o, dobra, dziękuję, słuchajcie. Trzy skóry już mi tutaj zrobią robotę, więc teraz musimy jakoś... przepraszam bardzo. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, no to słuchajcie, wobec tego... Chłopie! Co jest grane? Co zrobiłeś? Co niby zrobiłem? Przecież jestem na krowach. Nie. Ty chcesz enchant wysadzić w powietrze? Ale o jaki enchant chodzi? Nie, dobra, ty, bo ty naprawdę, ja myślałem, że my jesteśmy pogodzeni, a ty znowu coś tutaj świrujesz. O co tobie, ty, stary, chłopie, chodzi? Ty, chcesz enchant chyba wysadzić, gdzie nie wysadzaj tutaj coś nic. Ty tutaj zrobił? No ty to co zacząłeś wysadzać, zostaw to w spokoju i tu nic nie wysadzaj. Minutę mnie nie było, minutę mnie nie było, już wam mówiłem, że chyba się pogodzimy, a ty znowu coś wysadziłeś, stary? Ale jak ja bym ci miał tu niby wysadzić? Czemu jakoś twoja wyspa nie ucierpiała? A moja, no, ale a moja ucierpiał, a nie moja wyspa. Moja ucierpiała. Nawet to TNT, które dostaliśmy kiedyś gdzieś tu mam tutaj. Jedno TNT mi zostało, bo zresztą całą spadłem no i to mogę to nawet udowodnić. To tu jest jedno TNT i ono zostało tutaj. O czym ty w ogóle człowieku mówisz? Nic dobra, ci nie wysadziłem. A ile tych TNT dostaliśmy? Po 5 dostaliśmy, a mi zostało jedno, bo zresztą spadłem przez dobra, ciebie. Dobra, TNT, ja tu może gdzieś to znajdę, to swoje. Nie, naprawdę ty mi stary wysadziłeś wyspę, czy mi się tylko wydaje? To ty wysadziłeś, chciałeś wysadzić enchant. Po co ja miałbym to wysadzać? Nie, słuchajcie, no nie wierzę. Nie wierzę, słuchajcie, po prostu no nie wierzę. No chłopie, co ty w ogóle wygadujesz? No, ty naprawdę chciałeś zrobić stary zamach na chłopie, naszą wyspę. Po pierwsze, chcesz sobie drewno ode mnie, no to zacząłem kopać drewno. Ja ci nie nawet wierzę. Pokażę, że cały nie tu TNT mam. Naprawdę ktoś nam rozwala wyspę, stary, i to patrz, nie jestem ja. Mam, o. Masz 5 TNT? Nie 5, bo jedno użyłem kiedyś, ale jest 4. To jest co najmniej stary podejrzane.
Ale to nie jest wybuch na jedno TNT. Nie, no więcej, z trzy chociaż. Ej, co tu się stary dzieje? Co to ma w ogóle? Ale chłopie, no ja myślałem, że to ty zacząłeś wysadzać no jak bo ja? Myślałem, że wojnę zacząłeś jakąś. Jak ja? Byłem u krów, stary. To jak ja miałbym wysadzać ci tutaj... Nie, no weź w ogóle, no stary, nie świruj. Co ty w ogóle przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że chcesz drewno, prawda? No przyszedłem, no tak, no, no chciałem. No to ja zacząłem do... sobie z powrotem. Ja nie wierzę, naprawdę, co tu się dzieje? Stary, jak ja mam to teraz naprawić? Przecież to jest w opłakanym stanie. To może jakoś drewno ci tam ogarnąć więcej? O my, no naprawdę nie wierzę. Ale ty to wysadziłeś, czy kto to wysadził? No, czyli nie ty? No a naprawdę myślisz, że ja to wysadzałem? Serio? No sam ja sobie nie bazę wiem, bym wysadził. Może wojnę chciałeś rozpocząć czy coś? Nie, nie chciałem rozpocząć wojny, ale ty ją właśnie chyba stary rozpoczynasz. Albo mi się tylko wydaje. No a co? Myślisz, że ja sobie sam to wysadziłem, człowieku? A myślisz, że ja bym cię wysadził? Masz. Jestem pomocny sąsiad, masz. Nie, nie wierzę po prostu. Dobra, słuchajcie, wrzućmy tutaj w każdym razie sfermentowane oko pająka, żeby mieć poteczki na niewidzialność. Ale naprawdę, ziomeczku, o co tutaj chodzi? Co tu się w ogóle dzieje w tym miejscu? Przecież ja byłem na krowach, nie. A w ogóle co ja robię? Nic tutaj nie robiłem, stary. Podejrzanego. A co, może te krowy wybuchają? Jak krowa wybucha? Przecież krowy nie wybuchają, ziomeczku. A te takie dziwne, które tam są, te takie nie wiem, jakie są takie dziwne? No właśnie, one raczej nie wybuchają, powiem ci. Na pewno, bo one tak mi śmierdzą, ci powiem. Nie, no człowieku, naprawdę, ty teraz będziesz doszukiwał się winy, mimo że prawdopodobnie ty to w ogóle zrobiłeś. To jest najlepsze. Ale jak ja miałbym to zrobić? Skąd bym miał ty? Po co tu jest? Spódź, szybko! Pomóż co, mi! Gdzie? No nie, no, dobra, stary, co, o co tobie chodzi? Naprawdę, bo już ten nerwy... Chłopie, one mnie biją! Co to są za wole? Lamy się zrespiły. Ale lamy. Jakim cudem, gdzie one tam idą? Wypinkalać mi stamtąd! Gdzie wy tu idziecie? Wiesz, że jak zabijesz lamę, to masz stary skórę, więc ja jestem za tym, żeby może tutaj... Ale pytanie, czemu one tu tak same z siebie chodzą? No bo tutaj jest ten wila... Oho, stary wędrowca masz tutaj. Gdzie? Masz tu stary wędrowca, tylko on jest niewidzialny, bo wypił poteczkę. O nie, ej, ale u wędrowca można coś kupić. Czekaj, czekaj. O! Co wędrowca? Ej, tylko za emeraldy, a sadzonki byśmy mieli. Kurczę, szkoda. Dobra. Ja jestem w każdym razie zajęty. Świerku. Dobra, ziomeczku, naprawdę nie wiem, coś ty tutaj zrobił, ale jakby ja chcę na prawym... Czy wy widzicie ten enchant? Jaki jest enchant? Okej. Okej. Jaki enchant? Ja, stary, pokaż. Mam enchant na nieskończoność, ale taką, że wiesz, strzał nie potrzebuję. No. Dzięki. No oddawaj to w tym momencie. Dobra, no jesteś kopany. No. Ej, rozumiecie to? Nie potrzebuję. Ja mam lepszy. Tylko jedną strzałę przy sobie potrzebuję. Dobra, byku, czy ty mi pomóżesz jakoś to naprawić, czy coś, bo... jak ja mam dobra, ja mogę ci pomóc, jak sąsiad sąsiadowi. Nie, poważnie, stary, jak ja mam to naprawić, bo teraz jestem trochę zakłopotany. Nie wiem, a z tego to miałeś? Ja, stary, nie do końca pamiętam, z czego ja to wszystko, stary, miałem, no. Ja nie wiem, czy ty to, stary, celowo rozwaliłeś, czy przypadkiem ale to rozwaliłeś. Ale serio, jak miałbym cię z jednego TNT to rozsadzić? A nie po co wiem. Bym to robił? Nie wiem, stary, ale no jakimś cudem jest to rozwalone, nie? No, tutaj robię podłogę, już ci pomagam. I jakoś ja tego nie rozwalałem, to jest w tym wszystkim najlepsze. Ja też nie rozwalałem. Dobra, słuchajcie, tutaj zrobimy tak. Ej, serio, tutaj trzeba o to zadbać, ziom. Tutaj ewidentnie trzeba o to zadbać, żeby tutaj a to było ładne miejsce. A czemu to masz poblokowane te drzwi? No, żebyś tutaj mnie nie właził. I mniej więcej ja chyba jestem. Dobrze tu... O, no, to chyba jednak się wobec tego nie udało. Moi drodzy, w każdym razie, musimy to ewidentnie odbudować, ale w ogóle zauważcie jedną rzecz i napiszcie to w komentarzach, czy to zauważyliście, że patrzcie, miała być spina, miała być wojna, zresztą Herobrine skłócił mnie i Bobo, a my się dogadujemy coraz lepiej, to jest całkiem ciekawe, więc słuchajcie, wpadajcie oczywiście w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abre.it. My idziemy zaraz oczywiście to naprawiać, bo trochę tutaj przypał się stał, ja nie wiem jak to wybuchło i to raczej nie był jeden creeper. Pamiętajcie o tym, że możecie zakupić sobie koszuleczkę Abra Team, czy Bobo Team, czy wspólny wzór nowiutki Abra i Bobo Team. Macie oczywiście właśnie kolorowe koszulki, kolorowe bluzy z kapturem, bez kaptura w sklepie www.abre.it i pamiętajcie o darmowej dostawie od 99 zł, czyli na każde zamówienie za minimum 99 zł. Po prostu, na przykład kupując dwie koszulki, czy właśnie trzy kubki, macie po prostu darmową dostawę za friko. Obczajcie, bo dla każdego widza i widzki coś tam się byczki znajdzie. Dobra, byku, jak ci idzie wobec tego, stary? Drzewa, tutaj naprawiłem. Czekaj, to ja tutaj od przodu będę naprawiał, bo tu naprawdę nie podoba mi się, stary, ta sytuacja. Bo ja nie wiem, czy ty to wysadziłeś, czy w końcu ale to... Ale po co ja tobie mógł wysadzać? Jakbym wysadzał, to bym skrzynki ci wysadził, a nie to. Nie wiem, stary, naprawdę nie wiem, ale wiesz, po prostu śmierdzi mi to, że ja chyba sam sobie sam bym... Sam śmierdzisz. No.
sam sobie bym chyba nie wysadzał. A możliwe jest, żeby tak creeper sam podchodzi i wybucha sam z siebie? Ale jeden stary by tego nie zrobił. To był duży wybuch. To był duży wybuch, więc to na pewno nie było. To może duży creeper. Że duży creeper. Ten energetyczny creeper jak już, ale nie stary, to też nie było to. Są takie? Są, ale to na pewno też nie było to. A jak zdobyć? Musi creepera trafić piorun. Dobra, byku, daj mi trochę drewna, ale nie desek. Okay. Masz drewno, ale bez, nie tak, deski? Tak, mam tyle tylko. Dobra, okej, wystarczy. Stawiam to. Dobra, już to wygląda jakkolwiek trochę bardziej sensownie. No, już teraz ładniej. Trzeba to stare i tak naprawdę tutaj ponaprawić, bo serio, to jest jeszcze i tak dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia. Dobra, no, tutaj a pytanie w ogóle, ej, słuchaj, bo ja mam ten łuk, co nie? No. I patrz, ile by to kosztowało połączenie tego? Rzuciłem ci. Czekaj, już chwila, tylko ja tutaj muszę zrobić sobie tak, okej. Wiesz, ja tutaj muszę zadbać o to, żeby to było bezpieczne miejsce, więc poczekaj, sekunda, zrobimy tak. Tak, i teraz zrobimy sobie do tego wszystkiego tak, okej. Dobra, coś ty mi rzuciłeś, łuczku. No. Masz tutaj ten łuk i tu jest kowadło. Ile by to kosztowało? Ale co z czym, żeby połączyć? To nieskończoność z tym moim. 13 w jedną stronę? 13 leveli! 13 leveli. Mogę od ciebie kupić? Przecież nie ma takich rzeczy, które w ogóle stary mogły... Nie ma opcji, ziom. Nie ma opcji. Ja sobie zrobię teraz, czekajcie, coś takiego. Ziomeczku, nie ma w ogóle opcji, że ty ode mnie go odkupisz. Za 12 diaksów? Nie. A, no to tak, to wtedy tak. Dobra, to się dogadamy. Skąd ty masz 12 diaksów? Nie wiem. 12 diaksów ty masz? No. Tak? No. Przy sobie masz? No dobra, to dawaj, to ja się wymieniam. Teraz się dogadujemy? No, możemy się dogadać. A nie chcesz teraz? Za 12 diaksów to żyć nie umierać, nie? Dobra, to poczekaj chwilę. Skąd on, słuchajcie, ma 12 diaksów? Nie bardzo wiem, nie bardzo mi się to podoba, ale może wy mi, słuchajcie, wytłumaczycie. Nie, ale teraz poważnie pytam, skąd on ma, słuchajcie, 12 diaksów? Bo to jest co najmniej podejrzana sprawka. Jeżeli on, słuchajcie, poszedł sobie kopać w nocy czy coś, to... Nie, naprawdę, skąd on ma 12 diaksów? Jakby, what the fuck? Ale okej, nie żebym narzekał, słuchajcie, no to jest troszeczkę nawet w moim interesie, żeby dostać tutaj, słuchajcie, te 12 diaksów. Tutaj zrobimy sobie takie przejście. Teraz tak, już mama berka. Już, naprawdę 12 diaksów za ten łuk? Tak. Ale tak poważnie, ziom? No, bo będę cię wtedy strzelać już do końca życia. Ale skąd ty masz stare te diaksy? Ja bym najpierw chciał znać ich historię, wiesz? Znaczy, powiem ci tak, mam jeszcze troszkę więcej diaksów, ale to za niedługo się dowiesz. Nie bardzo, stary, kupuję tą twoją historię, ale opowiedz mi, skąd masz, bo naprawdę, stary, nie, jakby ja nie chciałbym, wiesz, mieć diaksów z nielegalnego źródła, powiem ci w ten sposób. Ono jest legalne, tak ci powiem. Źródło diaksów jest legalne i ty masz około 12 ich, no. Tak. Nie wydaje mi się, stary, żeby to było legalne źródło. Tak, dorzucę ci do tych diaksów jeszcze 4 TNT. Okej, dobra, proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Co ty gadasz? Bo te diaksy, to ci powiem, takie... Jakie tak? Co z nim? No, troszkę śmierdzą. Ale co śmierdzą? No, czyli mówisz, że z podejrzanego źródła? No, ale takiego pół na pół. No to co to ma być? Ale dorzuciłem TNT. Nie, ja bym chciał wiedzieć, co to znaczy podejrzane... Dobra, dorzucę ci coś jeszcze i nie pytaj, dobra? Masz jeszcze 7 żelaza. Dobra, ale ja bym chciał wiedzieć, o co stary chodzi. Co to znaczy? Powiem ci w skrócie. No, tylko poczekaj, zenchantuję sobie, mam level. Bo naprawdę nie bardzo mi się stary to podoba. Ja sobie tutaj w ogóle diaksowy, słuchajcie, killofik teraz zrobię. Więc to jest spoko, pójdziemy go sobie zenchantować. Zrobiłem. Ale co sobie zrobiłeś? No ten łuk swój. Połączyłeś, ale to ja bym chciał się, stary, naprawdę dowiedzieć, o co stary chodzi. O kurde, o co z tym chodzi? No o co chodzi z tym podejrzanym źródłem, bo skąd ty masz, stary, te diaksy? Znaczy, powiem ci tylko tak, że te diaksy można mieć z różnych po prostu rzeczy, a te akurat diaksy pochodzą z tego, że po prostu, no, w pewnej sytuacji zapomniałeś o jakiejś rzeczy. Co? O czym ty w ogóle mówisz? Kiedy no, o tym miałeś taką swoją tajnę coś. I co, że to są diaksy z tamtej bazy? No i część jesteś ode mnie, ale żeby nie było, że tu są dalej ci tylko kradzione... To ty wiesz o tej bazie? Nie, oddawaj te diaksy. Tam są moje diaksy? Oddałem ci. Ty zabrałeś mi moje diaksy? Przyszedł mi A ty też mi wiele rzeczy zabrałeś, więc oko za oko, ząb za ząb. O stary, ty mi ukradłeś diaksy. Ale do tego dołożyłem ci TNT i żelazo, żeby nie było. Łuk z Infini... Stary, lepiej uciekaj. Nie. Nie jak masz szans, nie podejdziesz do mnie. Jak ja cię, stary, złapię. Dobra, chodź tu. Nie, naprawdę...
No, idziesz? Słuchajcie, jakim sposobem on mi zostawił pół serduszka jednym strzałem? Jest mi ktoś w... Gdzie jesteś, Jaberka? U siebie na wyspie jestem, byku! O, dobra, to idę do ciebie. Jak on mi zostawił pół serduszka? Co tu się dzieje, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Bobo, chyba na ciebie czas, musisz iść do siebie na wyspę, wiesz? Nie, nie, nie. Ale pierw tu będziesz mnie bić, czy nie? Ale ja cię przecież nie biję, stary, tylko spadaj mi na swoją wyspę, dobrze? Proszę pójść na swoją wyspę. Tutaj nie masz póki co wstępu. Słuchaj, no, bo ja ci nie mówiłem nic. No. Ale Aberka, jak ciebie nie było, to enchantowałem cały czas i mój łuk troszeczkę się polepszył. Powiedz mi lepiej, co ty tam masz na tym łuku, bo naprawdę nie bardzo mi się, stary, to podoba. Uderzenie 1, no. Niezniszczalność 2, nieskończoność i moc 3. Dobra, słuchajcie, macie jakieś rady, jak wygrać ewentualną wojnę z tym typem? Bo słuchajcie, no power 3 to nie bardzo mi się widzi. Ja mam może i kill off jakiś, ale... słuchajcie, nie bardzo mi się to widzi. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie, bo jakby... Ja bym, słuchajcie, nie chciał być gnojony przez niego, umówmy się. Ej, serio, co tu się dzieje w ogóle? On ma takie itemy? Ja mam, słuchajcie, poteczki na niewidzialność, na 8 minut. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie, abym w następnym odcinku wziął, słuchajcie, te poteczki i go podglądał, i zobaczył, co on wyprawia, to może, słuchajcie, będzie miało sens. Bo serio, ja chyba jestem zmuszony, żeby go podglądać, tak szczerze mówiąc, no bo co tu się dzieje? On ma power 3. Infinity. Dobra, słuchajcie, serio, subskrybujcie kanał, codziennie są filmy, to jest naprawdę mega, mega ważne, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie, że dobijamy 200 tysięcy subów przed Bobą na kanale Abra Games, na którym też są codziennie odcinki właśnie ze Skyblocka. Mam nadzieję, że się uwolnimy z tego Skyblocka. I wpadajcie w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.ety. Możecie zakupić taką kozacką koszuleczkę Abra Team, czy chociażby Bobo Team, czy świeżutką kolekcję Abra i Bobo Team wspólny. Macie darmową dostawę od 99 zł na każde zamówienie, czyli na przykład właśnie kupując dwie koszulki, czy bluzę z kapturem, czy na przykład chociażby trzy kubki dla całej rodziny, jeśli chcecie, to polecam www.abra.ety. Bobo, skąd ty masz ten łuk? Skąd? Ja na live'ach się robiłem. Chyba trzeba będzie zrobić śledztwo. Oj, będzie podglądane. Elo!